Z obrazkami związana jest jeszcze jedna funkcja, a mianowicie możliwość wstawiania obrazów bezpośrednio z internetu. Przejdźmy sobie tutaj na kartę wstawianie. Ustawmy sobie kursor w dowolnym miejscu, chociaż w zasadzie ja w tym momencie nie będę wstawiał tutaj obrazka, ale pokażę właśnie tę opcję, a mianowicie obrazy online. Po jej włączeniu pojawia się takie oto okienko i teraz możemy poszukiwać na przykład obiektów Clipart w witrynie office.com albo bezpośrednio za pomocą wyszukiwarki Bing obrazów w sieci. I od razu z tego okienka możemy takie obrazy wstawiać do naszego dokumentu. Bardzo podobnie wygląda jeszcze jedna fajna funkcja, a mianowicie wstawianie wideo. Spójrzmy. Ustawmy się na przykład gdzieś tutaj. I korzystamy z tej funkcji. Również karta wstawianie i wideo online. Tu jak widać znowu możemy albo wyszukiwać za pomocą usługi Bing, albo skorzystać z kodu osadzania, który możemy tutaj bezpośrednio wkleić, jeżeli wcześniej skopiowaliśmy go sobie na przykład z serwisu YouTube. Wyszukajmy tutaj jakiś filmik, powiedzmy blokowanie okienek. I to jest właśnie ten film, którego szukam. Zaznaczam go i wstawiam. I proszę, został on wstawiony do dokumentu. Tu oczywiście, jeżeli chcę, mogę go sobie powiększyć. I teraz, co ciekawe, kliknięcie w tym miejscu spowoduje przejście do odtwarzania właśnie tego filmu. Jak widać, pochodzi on z YouTube'a. Teraz klikam i film jest odtwarzany. Ja przerwę to odtwarzanie i teraz kliknę gdzieś tutaj poza tym okienkiem, aby je zamknąć. Taki obraz oczywiście możemy formatować na wiele różnych sposobów. Możemy mu nadać jakiś szybki styl, powiedzmy taki, i bardzo szybko uzyskaliśmy ciekawy wygląd.